Nazywam się Ewa Skotnicka, jestem absolwentką Politechniki Opolskiej, ukończyłam studia na Wydziale Mechanicznym, a następnie uzyskałam dyplom doktora w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn. Obecnie jestem zatrudniona w firmie Wacro na stanowisku kierownika działu badań i wdrożeń. Kilka lat temu moja firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadawany przez ministerstwo. Wykonuję różnego rodzaju badania. Są to badania dotyczące nowych materiałów sypkich, obejmujące właśnie procesy m.in. suszenia, transportu, magazynowania tych materiałów. Oznaczam właściwości tych materiałów sypkich oraz prowadzę prace badawcze w laboratorium na urządzeniach wykonanych w skali półtechnicznej. Zdecydowałam się na studia techniczne, ponieważ zawsze mnie interesowało działanie urządzeń. To jest taka moja zawsze ciekawość, jak to działa, jak to jest zrobione. I jakby tutaj, wybierając studia na Politechnice, poszukiwałam jakby spełnienia moich ambicji dotyczących właśnie działania maszyn. W mojej obecnej pracy wykorzystuję głównie wiedzę z zakresu inżynierii procesowej, gdzie na Politechnice zdobyłam solidne podstawy, za co mogę podziękować moim wykładowcom.